jeszcze kawałek i dotrzemy do jednego z piękniejszych miejsc, jakie odwiedziłem. Jednego z piękniejszych miejsc, jakie odwiedziłem we Francji. Za chwilę ukaże nam się naprawdę niesamowita willa. Musimy tylko przejść przez ten burz. Jeszcze kawałeczek. Jeszcze kawałeczek. Tutaj już jest większa przestrzeń. Dobra. Tutaj jest jeden budynek, ale my od razu idziemy do tego głównego. Ale kręte drogi. Już nie pamiętam, jak się tędy szło. Tylko to jest następny budynek. To możemy sobie zostawić. O, tu jest. Jest, tak. Tylko to wejście było i tu, i tam. No to możemy sobie na końcu zostawić. No. Kurde, ten ogród wyglądał pięknie. Ja pierdolę. Wszystko już zarosło. Bambusy. Chyba to będzie. Tak jest. Jesteśmy w środku. Tutaj zaczyna się nasza przygoda. O kurde. Niewiele się zmieniło od ostatniego pobytu. Nadal wygląda pięknie. Wszystkie antyczne meble nie zostały zniszczone ani skradzione. Tutaj kolejne pomieszczenie. Chyba ktoś sobie tutaj po prostu wypoczywał. Drewniane sufity również robią wrażenie. Pójdziemy od razu na górę. Nie jestem dzisiaj sam i nie chcę, żebyśmy sobie wchodzili w drogę, więc od razu uderzam na wyższą kondygnację. O kurde, schody coraz w gorszym stanie. Ostatnio jeszcze tutaj były na dole schodki, teraz już ich nie ma. Ale damy radę na pewno. Kurde, kiedyś tutaj chodziłem. Teraz już wszystko zawalone. Dobra. Jedna z sypialni. Również urokliwa. Najprawdopodobniej zdjęcie właścicielki. Tutaj sypialnia, tak, to jest ta najbardziej rozpoznawalna sypialnia. Kurde, ależ tu pięknie. Każde pomieszczenie ma swój urok.
bardzo stary, emaliowany piec. Nigdy się ogrzewał to pomieszczenie, teraz marnuje się. Naprawdę robi wrażenie. Coś mi się wydaje, że kilka rzeczy jednak tutaj brakuje. Dziwię się, miejsce jest naprawdę rozchwytywane we Francji. Jeden przyjdzie, nagra, zrobi zdjęcia i wyjdzie. Kolejne osoby zabierają sobie coś na pamiątkę i w taki oto sposób takie miejsce robi się całkiem puste. Nazywamy je później wydmuszką. Takich ładnych pomieszczeń jest tutaj więcej. Postaram się wam je wszystkie pokazać. Te okiennice. Kolejna sypialnia. Tutaj też grube, solidne, drewniane łóżko. Coś w rodzaju sekretarzyka. Lampa? Chyba była kiedyś lampa. Brakuje tutaj abażura. Kolejny portret. Obraz. Chyba kiedyś był w ramce. Ramka już zmieniła właściciela. Ale i tak najpiękniejszy z tyłu jest obraz. Idziemy dalej. Muszę zaraz zmienić latarkę, bo w tej padła bateria. O, słychać dzwony kościelne. Nie, tutaj muszę odpalić latarkę. Dobra, mamy oświetlenie. Nie takie fajne jak wcześniejsze, ale awaryjne tym razem. Kufer, pełen gazet. Szafa. Ciekawy żelazor. A tutaj co? Chyba łazienka, tak. Musiężny kran, częściowo już wyrwany. Idziemy dalej.
pamiętam, że kiedyś tam wchodziłem, tylko uwaga. Bonjour. Nie wiem, czy jeszcze są dostępne te schody. No nie. Powiem wam tylko, czy warto później w ogóle wchodzić. Tutaj mamy strych. Na strychu również troszkę antyków znajdziemy. O, o, coś mi tu lata. Jaskółki. Jaskółki czy nietoperki? Gazeta 1953 rok. Sporo czasu minęło, od kiedy tu leży. Jakieś krzesło. Dobra, będziemy się już powoli kierować na dół. Metalowe łóżko. Tam też coś znajdziemy naprawdę ciekawego. Więc zobaczymy się. Dobra, teraz się rozłączę. I widzimy się na dole. Zobaczcie, w jakim stanie są schody. Idziemy dalej. Tutaj też jest równie piękny domek. Zresztą zobaczycie sami. Tutaj kiedyś było zamknięte, ale widzę, że już ktoś otwarł drzwi. Możemy zobaczyć, co tutaj jest. Najzwyklejszy garaż. Ale za to pójdziemy do tego domku tutaj obok. Tam kiedyś byłem i bardzo mi się podobało. Drzwi pewnie zamknięte. Tak. Tu widzę, że się sporo zmieniło. Brakuje bardzo dużo rzeczy. Aha, troszeczkę wyczyścili. Ale i tak warto tutaj zajrzeć. Zobaczcie, jaka lampa. Genialne miejsce.
Szkoda, że wiele rzeczy już poginęło i zmieniło właściciela. Kurde, nie pamiętam, czy tutaj było wejście na górę. Chyba kiedyś było. Dobra. Myślę, że w tym domku mogę zakończyć eksplorację. Pokazałem wam najciekawsze rzeczy. Myślę, że niczego fajnego nie pominęłem. Więc ze spokojnym sumieniem mogę zakończyć eksplorację. A my widzimy się oczywiście w kolejny piątek. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia.